Cześć, z tej strony Farren, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj jest ten dzień. Dzień, w którym przetestujemy sobie nowego legendarnego zdymiarza, który posiada aż 5 różnych ultimate ataków, a tym zdymiarzem oczywiście jest Chester, który zostanie dodany wraz z nową aktualizacją, która będzie miała miejsce już jutro, 12 grudnia. Więc każdy, kto chciałby mieć teraz Chestera, zostawia łapeczkę w górę, ponieważ dzisiaj, moi drodzy, możecie zgarnąć 700 gemów. Dokładnie tak. Wystarczy, że klikniesz pierwszy link, który masz w opisie, potwierdzisz, że masz zainstalowane Brawl Stars, wtedy kod Farren sam automatycznie wpisze ci się do sklepu. To jest pierwszy krok, który musisz wykonać, a drugim krokiem jest napisanie w komentarzu: chcę zdobyć 700 gemów. W następnym odcinku wyłonię szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnie 700 gemów i kupi sobie nowego, legendarnego zdymiarza. A taki odcinek pojawi się już jutro, ponieważ będziemy przedpremierowo testowali Mandy. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i oczywiście na początku wchodzimy w zadymiarzy. I jak widzicie, w nowej aktualizacji, która będzie miała jutro miejsce, będziecie mogli kupić dowolnego zadymiarza za gemy. Na przykład brakuje ci Broka, masz 29 gemów, klikasz, kupujesz. I to jest coś wspaniałego, moi kochani. Na przykład brakuje ci Griffa, bo potrzebujesz Griffa. Masz 169 gemów i kupujesz. Zarąbista sprawa. Już nie ma losowości, skrzynki odpadają. Więc zalogujcie się dzisiaj do gierki i otwórzcie wszystkie zaległe skrzynki. I pamiętajcie, że Spike, Kruk oraz Leon będą w przecenie. Jako pierwsi legendarni zadymiarze na waszym koncie będziecie mogli kupić którego z tych zadymiarzy o połowę taniej. My oczywiście wchodzimy do Chestera, inwestujemy 699 gemów, czyli ilość gemów, która jest dzisiaj w konkursie do zgarnięcia. Więc pamiętajcie, aby wziąć udział, a my odblokowujemy Chestera. Chester, maszyna zniszczenia, zadymiarz legendarny, 1 na 1. Więc na samym początku, moi drodzy, sprawdźmy sobie jego opis. Więc tak, podstawowy atak Chestera to czapka i dzwonki. Chester wystrzeliwuje z czapki dzwonki na obszarze o kształcie stożka. Najpierw 1, potem 2, a na koniec 3. Obrażenia 3×720, zasięg daleki, prędkość przeładowania normalna. Punkty życia na pierwszym poziomie to 3300, szybkość ruchu szybka. Super atak, wybuchowe cukierki. Chester rzuca wybuchowe cukierki, które niszczą otoczenie, odrzucając i rażąc wrogów. Obrażenia 1080, zasięg normalny. Ale moi drodzy, to wcale tak nie jest. Zobaczcie, że na samym dole mamy 5 różnych ikon, ponieważ ten zadymiarz ma 5 różnych ultimate ataków. I za każdym razem nasz ultimate atak jest inny, co wprowadzi naprawdę mega losowość w gierce. Spójrzcie na to, klikamy kolejną ikonkę. Kolejnym ultimate atakiem jest łami szczęka. Chester strzela dużym, twardym cukierkiem, który ogłusza wrogów. Obrażenia 1400, zasięg daleki. Czyli stunujemy, tak jak w przypadku misia Nity, który uderza łapą w ziemię i zatrzymuje na chwilę gracza. Jest to taka sama umiejętność. Kolejny ultimate atak to salamiaki. Co jest? Co to jest za umiejętność? Chester rozpyla na obszarze w kształcie stożka słony proszek salamaki. Wygooglujmy, co to. Moi drodzy, salamaki to jest słona lukrecja, odmiana lukrecji z dodatkiem chlorku amonu, popularna w Finlandii, krajach skandynawskich, Holandii i krajach bałtyckich. No, słuchajcie, my jesteśmy krajem nadbałtyckim, tak? I nie kojarzę tego. Jeżeli to kojarzycie, no to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy to jedliście. Salamiaki! Źle jeszcze to przeczytałem za pierwszym razem. XD. Kolejny super atak to strzelające cukierki. Chester rozsypuje na ziemi strzelające cukierki, które rażą z czasem stojących na nich wrogów. Okej, czyli coś podobne do popcornu, który rzuca chyba Edgar. Obrażenia 160 i podobne też są to obrażenia. I ostatni super atak to silna mięta. Chester je odświeżającą miętówkę, która leczy go z czasem i leczy 2400 życia. Powiem wam tak, jest to chyba jeden z najlepszych legendarnych zadymiarzy, więc przetestujmy go sobie na samym początku na arenie treningowej. I uwaga, spójrzmy, jaki ma pierwszy atak. Leci jedna bomba, teraz nasz atak jest w kształcie stożka i lecą dwie bomby i teraz nasz atak jeszcze jest bardziej szerszy i lecą trzy bomby. No, spoko, raz, dwa i 3. I zobaczcie, załadował nam się pierwszy ultimate atak. A, to jest właśnie te salamiaki. Czyli to jest spray, jak ma EMS. I jak widzicie, zatruwa też przeciwnika. Już wiemy, jaki będzie kolejny ultimate atak. Leczenie. Dobra, obijmy się teraz u tego bocika troszeczkę. Obijamy się. Raz, dwa, trzy. I się leczymy. Cukierek na nas spada. 800, 800. Czyli leczy się jak podobnie Leon, czyli on jest taką, moi drodzy, hybrydą. Połączeniem różnych zadymiarzy. Mega fajna postać. I to chyba będą rozsypane cukierki na ziemi. Tak jest, zobaczcie. Spadają cukierki, ale jest mocny ten ult. Wow! Fajnie to mega wygląda. Teraz nabijmy sobie kolejny. To jest ten stun, który zatrzymuje na chwilę wroga. Okej, uderzamy. Jak widzicie, zakręciło mu się w głowie
się zatrzymał na chwileczkę. Teraz co mamy? Kolejny ultimate attack. I mogę nim rzucić, dobra. Leci. I co to jest? Cukierek, który... Wow, zadaje obrażenia. Czyli tak jakby ult Dynamike'a. Dobra, uderzmy sobie jeszcze raz. Teraz tą słoną Lukrecją. I spójrzcie, stunować też możemy na odległość. Ale bajer. To jak będziemy grali duo z teammate'em, to jest coś pięknego. Trafiasz oponenta, on na chwilę się zatrzymuje, a ty na przykład grasz Piperką i wyjaśniasz chłopa. Piękna postać, moi drodzy, piękna postać. Emotka jeszcze jest taka. Teamwork for the win! Nawet ma ciekawy głos ten Zadymiarz. Mega fajna postać. Tak samo fajne są poduszki, plecaki, kubki, koszuleczki na pixshop.pl, więc jeżeli chcecie jakiś fajny prezent na święta, to zachęcam was do wejścia w link w opisie. Zobaczcie, może coś wam się fajnego spodoba. No to teraz, moi drodzy, oczywiście ulepszmy sobie naszego Zadymiarza. Kolejny poziom, kolejny poziom. Lecimy pierw do 7 poziomu, kiedy odblokujemy gadżety. Gadżety mamy już odblokowane i przeczytajmy, na czym one polegają. Pikantne kości. Chester otrzymuje nowy losowy super atak, który jest inny od jego bieżącego. A, czyli możemy sobie tak go rolować, rozumiecie? Na przykład nie chcemy się teraz leczyć, przydałby nam się stun. No i sobie rolujemy i mamy szansę trafić coś innego, więc od razu to odblokowujemy, bo to jest naprawdę mega, mega fajne. No i dobijmy sobie teraz aż do Star Powerów, czyli na poziom 9 i mamy już Star Powery odblokowane i uwaga, Dzwonkomania! Tak się nazywa pierwszy podstawowy Star Power. Atak Chestera ma dodatkowy krok i obejmuje łącznie 4 dzwonki. Aha, czyli teraz będziemy rzucali aż 4 dzwonkami. Odblokowujemy oczywiście. Więc teraz sobie go przetestujmy, ale przetestujemy go oczywiście grając w gierkę. Z Nitą jestem w drużynie, uwaga, rzucam pierwszy raz, jedna kula, dwie kule, trzy kule i tak, 4 kule lecą. No dobra, czyli ten Star Power jest OP, więc moi drodzy, od razu do niego trzeba kupować Star Powerek. Poleciały 3 kule, zobaczcie jaki to ma zarąbisty zasięg. Okej, ten Barley dostał już gonga. Ej, ta Rosa, za mocno mi tu krzaki pusuje, odejdź, 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 leczenie. Musiałem rzucić na siebie szybko cukierka, Brock. Raz, dwa, padnę, żyje. Ulta ma, dobra, na szczęście we mnie nie trafił. Dobijam go, leży. I tam też leży Nita. Kroję to wszystko i zobaczcie. Mam teraz ultimate attack, naciskam gadżet i sobie go zmieniłem na leczenie. Najgorzej, nie potrzebuję leczenia. Ale czy mogę mojego ziomka uleczyć? Rzucam cukierek. Nie, tylko sam się leczę w tym przypadku. Ale lipa, myślałem, że on spadnie na ziemię, rozbije się i mój ziomek też zostanie uleczony, dobra. Nie chcę zabić tej szelki, bo chciałbym jeszcze sobie zrolować. Raz, dwa. Okej. Zrolujemy sobie jeszcze raz. Okej, mamy teraz ten popcorn jakby. Rolujemy drugi raz i mamy leczenie znowu. Ja nie chcę się leczyć. Zepsułem ten ultimate attack, naprawdę. Dobra, rzućmy go. Ulcika. Szelka niech się uleczy. Raz. Dobra, Nita ją dojedzie. Dobra, niedźwiedź ją dobił. XD. Chciałem po prostu innym ultimate attackiem pokonać ostatniego Zadymiarza, ale... Zrobimy to na pewno w następnej rundzie. Póki co jestem zachwycony nowym Zadymiarzem. Jest to najlepsza postać chyba na chwilę obecną, którą grałem. I teraz, moi drodzy, mało tego, odblokowujemy nowy skin do Chestera. Proszę bardzo, moi drodzy. I jest to ciemny Chester. Wow, teraz wygląda mega złowrogo. Taki Joker. Już ma bardziej ostre ząbki i tak dalej. Więc wybieramy tego skina oczywiście, bo jest naprawdę kozacki. Spójrzcie na niego, jaki totalny szef. Teraz sprawdźmy sobie drugi gadżet. Słodkie fasolki. Chester je tajemniczą słodką fasolkę z czapki, zyskując losowe wzmocnienie na 5 sekund. Losowe wzmocnienie na 5 sekund? Czyli mogę na przykład szybciej biegać. Mogę na przykład mieć dodatkowy damage albo tarczę. Sprawdźmy to, bo jestem naprawdę mega ciekawy i nie widziałem, że coś takiego on będzie miał. I sprawdźmy teraz drugi Star Power. Rzut okiem. Chester zawsze wie, jaki będzie jego następny super atak. Co? Czyli to już nie jest takie losowe. Wystarczy, że będziemy mieli drugi Star Power. Okej. Wypróbujmy go, oczywiście grając meczyk. Na początku sobie sprawdźmy na arenie treningowej, jak wyglądają losowe wzmocnienia. Podejdźmy oczywiście do Zadymiarza, który nas obija. Gdybyśmy dostali jakieś wzmocnienie leczące. Uderzam go. 2082 kul. Klikam. I dostałem jakieś wzmocnienie. Co to wzmocnienie robi? Jestem szybszy? Nie mam pojęcia. Co to mi dało? Nie mam pojęcia. Kolejne wzmocnienie. Znowu to samo. Moi drodzy, jeżeli wiecie, co to było za wzmocnienie, dajcie znać w komentarzu, bo ja na przykład szybciej nie biegłem, a nie mam pojęcia, co to jest. Trzeci raz naciskam i... O, teraz mam szybsze bieganie. Spójrzcie, teraz szybko biegam. Okej, czyli poznaliśmy dwa nowe wzmocnienia. Zresetujmy teraz gierkę.
Klikamy po raz kolejny, czy będzie jakieś nowe wzmocnienie? Tak, mamy teraz wzmocniony damage, spójrzcie na to. Po 1300 bijemy z jednej kuli. Kiedy nam się efekt skończy, po 5 sekundach bijemy po 1044. Dobra, jeszcze raz, klikam gadżet, znowu wzmocnienie. Okej, niech będzie. Leczymy się, cyk. I kolejny raz, efekt. No i nie mam pojęcia, co to jest. Naprawdę nie wiem, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu. Lecimy teraz normalnym meczykiem. Mecz treningowy to będzie napad, niech będzie. Dobra, wjeżdżamy w te krzaki. Mamy szelkę z przodu, raz, dwa, trzy. Dostaję. I spójrzcie, moja ikona ultimate ataku już mi wskazuje, jaki to będzie ult. Czyli teraz będę się leczył. Leczę się, pyk, pyk. Robimy dojazd, jeszcze raz. Jeszcze raz. I następnym ultem będzie popcorn. Znaczy ta Lukrecja, czy co to było? Te takie cukiereczki wyrzucane na ziemię. Okej, rzućmy to tutaj szybko. Rzucam. Wow, 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 wow. I patrzcie, jak ta szelka dostaje potężny damage. Cały czas spada na nią. To jeszcze zwalnia przeciwnika. Czyli robi się taka lepka ziemia, która zwalnia przeciwnika, a z góry spada grad, który bije po 200. Okej, użyjmy teraz wzmocnienia. Okej. Szybciej biegam. Wiem, tamto wzmocnienie, co było, prawdopodobnie będzie polegało na tym, że chyba szybciej się poruszam w krzakach. Tak mi się wydaje. Dajmy sobie wzmocnienie. Mamy teraz wzmocniony damage. Odejdź, odejdź mi tutaj szelka. Leczymy się, leczymy się. Okej. Kolejny raz daję. Wzmocnionko moje. Nie, szybciej po prostu biegam. Nie było niestety tamtego wzmocnienia, które miałem na arenie treningowej, ale nieważne. Postarajmy się teraz to wygrać. Zobaczcie, szelka podjeżdża, szelka, ja jej daję stuna, ona dostaje bombę na daleko i dobijam. Mega mocne są jego ultimate ataki. To jest tak przepiękna hybryda, że nie mam pytań. Jeszcze jak mamy 4 bomby w zanadrzu, no to będzie naprawdę przepotężny zadymiarz. Okej, okej. Rzucam ulta. 2200 uderzyłem tym cukierkiem. 10 sekund do końca. Dobra, dojeżdżamy ten safe już. Oj, nie trafiłem, ale i tak wygrywamy. Chciałem postrzelać, pobawić się tym zadymiarzem. Jeżeli chcielibyście mieć nowego zadymiarza, zostawcie łapkę w górę, wpisujcie kodzik Farel do sklepu, a jutro ogłosimy wyniki konkursu. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się zadymiarze, hej!